Oficjalne ogłoszenie kandydatów odbyło się w czwartkowe przedpołudnie. W okręgu nr 50, który obejmuje miasto Radom oraz powiaty radomski, lipski, szydłowiecki i zwoleński, o mandat będzie walczył Cezary Brym oraz Polski 2050, a w okręgu nr 49, obejmującym powiaty kozienicki, białobrzeski, grójecki oraz przysuski, kandydatem będzie Leszek Przybytniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego, radny sejmiku województwa mazowieckiego. Na ten moment nie wiemy, kogo w wyborach do Senatu wystawi Prawo i Sprawiedliwość. Wiemy natomiast, że swoich przedstawicieli w obydwu okręgach w regionie radomskim wystawi Konfederacja. W okręgu nr 50 będzie nim ogłoszony w środę Jarosław Dąbrowski oraz bezpartyjni samorządowcy. W okręgu nr 50 kandydatem będzie Jacek Nowak. Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 15 października.